Zumba Fitness Party, czyli 3-godzinny maraton zumby prowadzony przez instruktorów z całego regionu, a nawet z dalszych zakątków Dolnego Śląska. Niektórzy się pytają, czy będzie karetka podstawiona, może w razie czego reanimować. Nie no, znoszą 3 godziny, zaprawiają się przed na zajęciach u nas po prostu, u każdej z instruktorek godzina zajęć po prostu razy 3, tak? Nie zawsze trzeba tańczyć te 3 godziny, ktoś się inaczej czuje niż zazwyczaj, może sobie odpocząć. Nie ma tu problemu, tak? 3 godziny dla wytrwałych. To jest maraton, tak jak sama nazwa mówi. Maraton tańca. Dobra zabawa i tak naprawdę to, że jeszcze u nas w Wałbrzychu nie było takiego maratonu jak ten. Nie było maratonu z światłami UV. To jest tak naprawdę pierwsza taka większa impreza tak zorganizowana. Zumba to coraz bardziej popularna w Polsce forma tańca zawierająca elementy fitness oraz kroki tańców latynoamerykańskich. W Wałbrzychu podobnie jak i w kraju ta rozrywka przyciąga wiele osób. W fitness klubach odbywają się zajęcia zumby, a raz na jakiś czas organizowana jest także zumba party, tak jak w tym przypadku w hali Osiru. Co daje taki maraton? Że jesteście wszyscy razem, że Przede wszystkim to, że świetnie się przy tym bawimy. Tak naprawdę są tutaj osoby, które uczestniczą na zajęcia zumby w różnych klubach w Wałbrzychu. No i wszyscy spotykamy się tutaj razem i razem tańczymy. Wszyscy znamy układy i wszyscy się razem dobrze bawimy. Czyli można powiedzieć, że wszyscy się razem znacie? Tak, tak. Z wszystkich maratonów i ze wszystkich spotkań, które są organizowane. Mamy grupę z Kłodzka, z Nowej Rudy, z Wrocławia i z Wojcieszyc bodajże. Jest zmęczenie, ale jest to przede wszystkim zabawa i radość. Taniec jest aktualnie, zumba jest dla mnie nowym sposobem na życie i daje mi to, oprócz tego, że coraz to lepszą figurę, to zdecydowanie więcej uśmiechu. Tym żyję. Pozytywna energia, dużo humoru, dużo kondycji. No to są ćwiczenia po prostu takie, no głównie na poprawę humoru, ale w połączeniu z tym tańcem nawet człowiek nie czuje, że ćwiczy. A taki maraton, 3 godziny tańca? Żaden problem, naprawdę. Człowiek nastawia się taką pozytywną energią, takim nastawieniem, że czy to by były 3 godziny, czy to by było 5 godzin, to da się wytrzymać. W zabawie wzięło udział ponad 150 osób. Przez 3 godziny hala sportowa tętniła tańcem i muzyką w świetle ultrafioletu, przy którego światłach impreza odbyła się po raz pierwszy i od razu przypadła uczestnikom do gustu. A powiem szczerze, że pierwszy raz tak mamy, bo to jest nasz 4. maraton w Wałbrzychu. Do tej pory robiliśmy przy normalnie świetle dziennym. Tutaj widzę, że jest troszeczkę inaczej i bardzo mi się to podoba, naprawdę. Tworzy to klimat dość niezły, taki klubowy, mogłabym powiedzieć nawet. I myślę, że to jest lepszy efekt, bawiąc się przy zgaszonych światach, przy kolorowych światłach, niż przy dziennym świetle, po prostu. Chciałam bardziej ulepszyć tę serię imprez poprzez dodanie ultrafioletowych świateł, laserów, efektów specjalnych. Chciałam, żeby to była bardziej impreza taka dyskotekowa, żeby przyszło więcej ludzi. Najważniejsza dla uczestników była jednak możliwość spotkania osób z tą samą pasją, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy w zumbowych rytmach. Bo jak po godzinie zajęć po prostu nie dość, że nie mam sił, jestem uśmiechnięta, to po 3 godzinach myślę, że będę miała jeszcze więcej uśmiechu. Prowadzący Zumba Fitness Party przyjechali do Wałbrzycha również z różnych okolicznych miejscowości. Magdalena Troszczyńska, Kamila Jakubik, Monika Lech, Agata Chryciuk oraz Anna Potocka i Michał Sikorski to instruktorzy, którzy bawili się w Osirze z Wałbrzyszanami. To są instruktorzy z naszego województwa dolnośląskiego. I Wrocław, i Jelenia Góra się pojawił, Kłodzko przyjechało, więc to są instruktorzy na specjalne zaproszenie przez organizatorów. Tak, żeby impreza była bardziej urozmaicona. Tak, nie tylko kobiety, instruktorki, ale też mężczyźni. Im więcej instruktorów, tym lepiej. Można sobie zobaczyć, jak inni prowadzą, w jaki sposób prowadzą, jakie piosenki preferują. Nie tylko nasze na godzinnych zajęciach, tylko prezentowane przez innych instruktorów z innych miast. Natomiast całą imprezę zorganizowała także prowadząca zumbę Patrycja Owsiak oraz Agata Florczak. Już były 2 maratony w Wałbrzychu, postanowiłam, że w końcu ja zorganizuję swoją imprezę. Wydawałoby się, że zumba to domena kobiet. Nic bardziej mylnego, zarówno w treningach na salach ćwiczeń, jak i na samym maratonie można było ujrzeć dużą grupę mężczyzn, którzy nie odstawali ani na chwilę swoim koleżankom. No widać mężczyzn i jest to jak najbardziej dobre, bo
też powinni ćwiczyć tak samo jak kobiety. A taniec łączy ludzi. Występują, zdarzają się. Ogólnie zumba przyszła do nas z Kolumbii, tam naprawdę wielu facetów tańczy także. No w Polsce jeszcze widać wstydzą się, no ale niektórzy się przełamują i przychodzą na zajęcia. Jak już przyjdzie jeden, no to następny zobaczy, na pewno śmielej przyjdzie niż bez tego. Zajęcia są jednogodzinowe. No i najważniejsze, najlepiej się bawić. Samo to, co po tobie teraz widać, podspływa tak. Ze wszystkich, tak samo mimo tego, że to tylko jeden czy dwa kawałki, tak? Tak. No, o to chodzi, żeby się zmęczyć, a przy tym bardzo dobrze bawić. To znaczy, zumba to jest po prostu coś dla każdego, bez względu na płeć, bez względu na wiek, bez względu na stan fizyczny, ponieważ naprawdę różne osoby pojawiają się na zajęciach. Maraton zumby to spalone kalorie, szalona zabawa i krok w stronę dbania o swoje zdrowie. Organizatorzy i uczestnicy na pewno nie pozwolą, by była to ostatnia taka impreza w Wałbrzychu i zapowiadają kolejne maratony tego typu.